Panie trenerze, AGH szybko objęło prowadzenie rzutem trzypunktowym, wy całe spotkanie goniliście, niewiele wam brakowało w pewnym momencie, tylko 4 punkty, ale nie udało się. Czego zabrakło w końcówce spotkania? Siły fizycznej. No, trzeba przyznać, że AGH jest zespołem mocnym fizycznie, szczególnie pod koszem. Było to widać i widać to w statystykach, tego się najbardziej obawiałem. Czyli zbiórek w ataku, czyli ponowień. Bałem się tego i to nastąpiło. Natomiast, no tak jak pan powiedział, na początku osiągnęli przewagę. Ja troszeczkę zmieniłem obronę na troszeczkę inną, obniżyłem skład. Zrobiliśmy mały problem, wróciliśmy do gry. Wróciliśmy późno, bo dopiero w czwartej kwarcie, że mogliśmy tą szalę zwycięstwa nawet przechylić na swoją korzyść. Natomiast no, w końcówce zagrało doświadczenie, brak siły fizycznej, punktu spod kosza. Czyste pozycje trzypunktowe. Szkoda, bo ja myślę, że przy naszej... Bo nie zagraliśmy kiepskie zawody, bo stać nas na więcej, możemy lepiej zagrać. Ja myślę, że AGH też może lepiej zagrać, zawsze może lepiej zagrać. Natomiast przy lepszej grze mogliśmy się pokusić o jakąś niespodziankę i wygrać mecz. Jestem, że tak powiem, optymistycznie nastawiony co do rewanżu, że możemy powalczyć i jeszcze wrócić tu do Krakowa na decydujące trzecie spotkanie. Plan taktyczny na to spotkanie rewanżowe będzie taki sam jak dzisiaj, czy przewiduje pan jakieś zmiany? Wie pan, ja tam jakiegoś dużych zmian nie robię, bo to ciężko w takim młodym zespole robić jakieś gwałtowne zmiany. To nie są na tyle doświadczeni zawodnicy, że nagle, dobra, teraz zmienimy to i to. Jakieś małe korekty tylko. Ja myślę, że tutaj większa wiara, większa walka fizyczna, którą dzisiaj AGH pokazało, że taka walka fizyczna jest bardzo, bardzo ważna w koszykówce. Wiara we własne umiejętności i pełni optymizmu przed meczem rewanżowym. Czyli na koniec niedosyt jest, ale wierzy pan w zwycięstwo jeszcze, zgadza się? Do samego końca niedosyt na pewno jest, bo to co powiedziałem, że zagraliśmy nie za dobre zawody w naszym wykonaniu, mogliśmy się pokusić o to zwycięstwo, do końca byliśmy w grze, niedosyt jest, natomiast dopóki piłka w grze, to jesteśmy, że tak powiem, optymistycznie nastawieni do tego, żeby awansować dalej.